W dzisiejszych czasach wszyscy posługujemy się hasłami do najróżniejszych internetowych kont. Dziś wyjaśnimy, jakie frazy, słowa i ciągi liczb lub cyfr będą najbezpieczniejsze. Nie zabraknie też kilku porad związanych z aplikacjami pozwalającymi przechowywać nasze hasła. Zacznijmy od tego, jak nie powinniście zabezpieczać swoich kont. Ranking najpopularniejszych haseł w 2015 roku zdominowały ciągi cyfr i liter, takie jak 123456, ABC123, QWERTY czy 1QAZ2WSX. Wśród słówek najpopularniejsze to password, football, baseball czy welcome. Pamiętajcie, hasło powinno być trudne i skomplikowane. Nie należy wykorzystywać związanych z nami imion, numerów telefonów, nawiązań do naszego hobby lub fraz, które pojawiają się na stronie logowania. Nie powinniśmy korzystać z jednego hasła do kilku różnych serwisów, a już pod żadnym pozorem nie zapisujmy naszych kodów dostępu na kartkach przechowywanych w pobliżu komputera. Wymyślając nowe hasło warto urozmaicić je o kilka dodatkowych znaków litery dobrze jest przeplatać cyframi. Można też pomyśleć o celowym wprowadzeniu kilku błędów w pisowni. Małe litery pisz na zmianę z wielkimi. Przy tworzeniu hasła warto wymyślić długie zdanie, a następnie wykorzystać tylko pierwsze litery wyrazów, jakie w nim występują. Niektóre znaki są do siebie odrobinę podobne. Warto więc pomyśleć o zastąpieniu litery S cyfrą 5, litery T cyfrą 7, litery O zerem i tak dalej. Nie należy zapominać o znakach specjalnych, takich jak wykrzyknik, małpa, hashtag i inne. Wszystkie dodatkowe znaki ukryte w naszym nowym haśle to większe utrudnienie dla tych, którzy chcieliby je wykraść. Bardzo często, zakładając nowe konto w określonym serwisie internetowym, jesteśmy proszeni o odpowiedź na pytanie pomocnicze. Pytania o nasze pierwsze zwierzę czy imię dziewczyny są bardzo łatwe do odgadnięcia, ponieważ wiele takich informacji nieświadomie udostępniamy za pomocą serwisów społecznościowych. Eksperci radzą, aby w przypadku tego typu zabezpieczeń podawać nieprawdziwe odpowiedzi. To utrudni zadanie hakerom, którzy próbują przechwycić nasze hasła. W internecie znajdziemy wiele webowych aplikacji, które pomogą nam wygenerować losowe hasło. Po określeniu kilku parametrów, związanych z liczbą i rodzajem wykorzystanych znaków, program szybko tworzy dla nas randomowy ciąg cyfr i liter, które możemy wykorzystać. Żeby nie zginąć w bałaganie haseł, dobrze jest pomyśleć o specjalnej aplikacji, która je dla nas przechowa. Warto sprawdzić takie narzędzia jak 1Password, LastPass czy Dashline. Są one dostępne zarówno z poziomu aplikacji mobilnych, jak i programów komputerowych, przeznaczonych na różne systemy operacyjne.